Pietro Bartolo, odważny lekarz z Lampeduzy, który każdego dnia przyjmuje i leczy uchodźców docierających na jego wyspę, powiedział ważne słowa. Uchodźcy to tacy sami ludzie jak my. Mają dwie ręce, dwie nogi, jedną głowę. Być może mają inny kolor skóry, a jeżeli ktoś to dostrzega i komuś to przeszkadza, to znaczy, że to jest jego problem, a nie problem uchodźcy. I pamiętajmy o tych ważnych słowach. Pamiętajmy o tym, że uchodźcy uciekają przed traumą wojny, tortur, przemocy, przed bombami, że nie mogą czuć się bezpiecznie w swoim dotychczasowym miejscu zamieszkania. Szukają schronienia dla siebie, dla swoich rodzin. Naszym moralnym i chrześcijańskim obowiązkiem jest okazać im solidarność, nie być obojętnym, okazać im pomoc i wsparcie. Nie możemy jednocześnie godzić się na falę rasizmu i nacjonalizmu, która zalewa nie tylko Polskę, ale cały kontynent europejski. Bądźmy wszyscy razem 15 października, kiedy będziemy okazywali solidarność uchodźcom, kiedy będziemy spotykali się w różnych miejscach i okazywali to wsparcie. Gorąco zachęcam do podpisania apelu inicjatywy Chlebem i Solą.